to jest niesamowite, jakby ta myśl jednak cały czas do mnie nie dochodzi i jest ona niezwykła, dlatego że zostało oddane tyle głosów, było tyle państw, które tak naprawdę były ze sobą bardzo mocno powiązane politycznie i które i jakby sam fakt tego, że nie wiem, z Belgii dostałem 12 punktów, że z Azerbejdżanu dostałem, jeśli nawet 2 punkty, to dlaczego z Azerbejdżanu? Mam świadomość tego, że nie głosowała tylko Polonia i to jest dla mnie najważniejsze, bo wiem, że mam odbiorców zagranicznych, że ludzie chcą mnie słuchać i że kobieta, która napisała Harry'ego Pottera, wystawiła post na Twitterze, że Hozier udostępnił mnie na swoim Twitterze w dniu mojego półfinału. No, emocje towarzyszące temu konkursowi są tak wielkie, że myślę, że to będzie już do końca życia moja taka sytuacja, która nigdy ze mnie nie zejdzie. Takie emocje, które zawsze już będą ze mną. To były 2 tygodnie ciężkiej pracy, ale też niezapomnianego czasu i wspaniałego czasu. Naprawdę, to był naprawdę pięknie spędzony czas, gdzie musiałem włożyć się swoją siłę i musiałem tak rozdysponować swoimi możliwościami, żeby móc wyjść na finale i zaśpiewać piosenkę, postarać się przynajmniej, żeby była ona zaśpiewana bezbłędnie. Mam nadzieję, że mi się to udało, mam nadzieję, że sprostałem oczekiwaniom ludzi i że no i dziękuję wszystkim tym, którzy mnie stąd wspierali. Wiem, że wasz portal bardzo, bardzo mnie wspiera, w związku z tym jest mi ogromnie miło, bo takie wsparcie jest jak lekarstwo. Nie potrafię stanąć w roli jurora i wytłumaczyć tego racjonalnie, dlatego że i jest to zarazem przykre, że jakby gdzieś ta polityka jednak istnieje i ona przeszkadza w takim prawdziwym głosowaniu, bo wydaje mi się, że gdyby nie tak słabe oceny, to moglibyśmy stać na podium. Witam wszystkich czytelników Jastrząb Post, dziękuję wam bardzo za wsparcie, no i przesyłam buziaki.